Panie ministrze, artykuł 186 Konstytucji mówi, że KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Czy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, w czasach których to na przykład sędziemu Markiewiczowi wszczęto bodaj 57 albo 58 dyscyplinarek, odsuwano od orzekania sędziego Juszczyszyna, Tuleje. Czy pan zna choćby jedno stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, które upominało się o sędziów, wobec których wszczynano postępowania wyjaśniające czy dyscyplinarne za sferę orzeczniczą? Czy KRS według pana, i może pan podać takie przykłady, realizował swój obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów? KRS był w tym zakresie całkowicie bierny, jak już mówiłem, nawet w okresie, kiedy 6 sędziów było jednocześnie bezterminowo zawieszonych za stosowanie prawa europejskiego, KRS nie wydał na ten temat żadnego stanowiska, jeżeli już to zajmował bardzo sporadycznie jakieś stanowisko KRS co do pewnych wydarzeń związanych z sądownictwem, to raczej było ono skierowane przeciwko obronie niezależności sądownictwa. Przypominam sobie na przykład taką uchwałę potępiającą pana sędziego Zabłockiego, wówczas prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Pozytywnych działań no niestety nie przypominam sobie żadnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. To już koniec tej pytania.